wiedzą, wiecie o czym mówię, to jest naprzeciwko stacji chyba Orlenu na Struga. Tam znów przy drodze jest przystanek autobusowy, gdzie jedzie 17 i też inne autobusy. Częstotliwość tych autobusów jest w granicach 15 minut, a więc chodziło mi też o to, że od początku nie uważałem za dobre rozwiązanie takie, żeby przedłużyć jeden autobus, dlatego że no jeden autobus to jest jeden autobus. Części pasuje osób, a części nie pasuje. Więc to rozwiązanie, które zaproponowałem, że będzie jeździł autobus, będzie robił taką pętlę od Struga do Zatoki pana Winkowskiego. Jestem już po rozmowie z panem Winkowskim. Jest to 6,5 km i w drugą stronę 6,5 km, więc 13 km. Tutaj będzie miał końcowy i tutaj młodzież czy mieszkańcy Rajca będą się mogli przesiąść w taki autobus, jaki im będzie pasował, czekając maksymalnie 12 minut wtedy, kiedy ten maksymalny czas będzie, wtedy kiedy, że tak powiem, sprzed oczu odjedzie autobus. Więc to jest takie rozwiązanie. Procedura trwa. Proszę Państwa, kalkulację, jaką otrzymałem, na razie rozpoczynamy, bo zresztą takie były propozycje mieszkańców i młodzieży, od której otrzymałem pismo i tutaj jest, mam około chyba 30 paru podpisów. A więc na chwilę obecną uruchamiamy autobus od poniedziałku do piątku, trzy kursy rano, trzy kursy po południu, bez wakacji, sobot i niedzieli. Kalkulacja ta wynosi 108 tysięcy złotych. To są koszty roczne. Jakie będą później potrzeby, w zależności od tego będziemy korygowali ten rozkład. Proszę Państwa, tylko tak jak powiedziałem, procedura została rozpoczęta. Natomiast akurat ona się zbiega w czasie, kiedy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przelicza na nowo stawki i będzie przedstawiał nowe porozumienia i nowe propozycje dla samorządów gminy. Więc żeby zobaczymy, ja chcę tą linię, chciałbym, żeby ona była uruchomiona jak najszybciej ze względu na dojazd młodzieży, dzieci, młodzieży, przede wszystkim do szkół. Dyrektor MZDK w tej chwili myśli nad tym, jakby to zrobić, żeby no jednak to porozumienie zawierało wszystkie te linie, które obsługują naszą gminę, a więc mam tu na myśli linie numer 14 i 26. I ta linia, która nowa, która by weszła, to jest taka robocza numeracja, ale chyba taka zostanie linia numer 22. Tak jak powiedziałem, będę się starał, żeby jak najszybciej tą linię uruchomić, aczkolwiek te procedury muszą trochę potrwać, dlatego że będzie potrzebna uchwała Rady Gminy Jedni Letnisko, uchwała Rady Gminy Miasta Radomia po to, żeby tą kolejną linię uruchomić. Gdybyśmy przyjęli takie rozwiązanie, założenie, co jest mało prawdopodobne, że ten autobus będzie jeździł od 1 września, to na ten rok potrzebne by nam było około 43 tysięcy złotych na obsługę tej linii. Ale myślę, że to wielka sprawa dla mieszkańców Rajca, dlatego że wielokrotnie mówiłem i zgłaszali mi też mieszkańcy, mimo że jeździ sporo autobusów od strony Zwolenia, to jednak nie może być takiej sytuacji, że uczniowie wychodzą na przystanek, licząc na to, że dojadą na zajęcia, bo jest klasówka, czy po prostu muszą dojechać na zajęcia i autobus się nie zatrzymuje, dlatego że jest po prostu przepełniony. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji, uważam, że to jest kwestia też dyskusji, czy te 108 tysięcy złotych to jest dużo, czy mało. Ja uważam, że na taki cel społeczny to są pieniądze, które musimy po prostu znaleźć i wyasygnować. Proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia.
wpłynął kolejny wniosek do zawiadomienia do sądu w sprawie zwrotu tej kwoty za kanalizację 2500 zł. To jest chyba czwarty z tego, co pamiętam. Sprawy trwają, toczą się, ja powiedziałem, że jestem spokojny o wyniku tego postępowania, ale w tym wniosku chciałem przytoczyć jedną rzecz, która mnie troszeczkę tak niepokoi, ale też i jest po prostu nieprawdą. Otóż zawiadamiający pisze tak, że zastanawiającym ponadto jest, z jakich powodów zawarcie takiej umowy zostało narzucone tylko dla części mieszkańców gminy, a umowa tego rodzaju nie została zawarta z pozostałą częścią mieszkańców, którzy korzystają z przyłączy będących własnością gminy, w tym na przykład z mieszkającym na terenie gminy Jednia Letnisko wójtem Piotrem Myślowolskim. Otóż, szanowny panie, po pierwsze, wójt Piotr Leśnowolski zapłacił 1500 zł za wodociąg, 2,5 tysiąca zł za kanalizację. Jako mieszkańcy ulicy Żeromskiego zapłaciliśmy 43 tysiące zł za budowę drogi. W mojej sytuacji sprawy się przedawniły, bo wszystkie są, sprawa kanalizacji i wodociągu jest przedawniona, bo te inwestycje były wykonywane wcześniej niż, dalej niż 10 lat temu. Natomiast jeśli chodzi o drogę, jestem zadowolony, mimo że to był haracz i nieuzasadniony, nie występowałem, nie zamierzam występować o zwrot tych środków. Tam, z tego co pamiętam, około 1200 zł przypadało na osobę. I proszę Państwa, ja kiedyś o tym mówiłem, ale w przypadku naszej ulicy, w przypadku ulicy Żeromskiego i inwestycji w tamtym czasie działały komitety i ja mam na wpłacie jasno zaznaczone, co jest takim haraczem na budowę sieci kanalizacyjnej, a dodatkowo 600, czyli 900 zł na budowę sieci kanalizacyjnej, a jak ktoś chciał mieć przyłącze, to musiał jeszcze zapłacić 600 zł dodatkowo, czyli 1500 zł ci, którzy mieli z przyłączami, a 900 zł ci, którzy nawet tych przyłączy nie mają, nie mieli, nie mają i nie chcieli wody. Więc to stwierdzenie jest nieuprawnione, niczym nieuzasadnione. Zresztą na tej podstawie były zawierane umowy na korzystanie z wody i z kanalizacji. Jak wszyscy inni mieszkańcy, tak i ja, taką umowę posiadam i jestem obciążany za korzystanie z sieci kanalizacyjnej czy z wodociągu. Natomiast na pytanie, jest zastanawiające, dlaczego z pozostałą częścią mieszkańców, którzy również skorzystają z przyłączy, nie zostały zawarte umowy. Ci, którzy, ja mówię, to już jest okres późniejszy, to już jest kadencja chociażby od 2006 roku, czyli od końca urzędowania przynajmniej pana wójta Malarczyka. Otóż, proszę Państwa, to wielokrotnie mówiliśmy, ci, którzy nie godzili się na wodociąg czy kanalizację, tak zresztą jak to jest i teraz, no to nie przystępują do partycypacji budowy przyłącza w porozumieniu z gminą czy sami. Po prostu mieszkańcy może sobie sam zaprojektować przyłącze do projektowanej czy istniejącej sieci i go wybudować. Jeszcze dwie sprawy. Sprawa, która była niezwykle, że tak powiem, rozdmuchana, rozgłośniona w sprawie nielegalnego, bezprawnego, nielegalnego zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że wszystko jest w porządku, nie ma żadnych uchybień w zatrudnieniu kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i uznał bezskuteczność wystąpienia kontrolnego wojewody mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2018 roku, jak również sprawa drugiego donosu, który jest Państwu pewnie wiadomy, bo i radni zostali przesłuchiwani, jakoby, nie wiem, rada, wójt, tak w zasadzie nie mogę się zorientować, kto jest pokrzywdzonym, a kto tym, który doprowadził do takiej sytuacji. Chodzi o grudzień 2016 roku, jakoby urząd czy gmina zakupiła, zapłaciła za 100 tysięcy złotych za 2930 ton kruszywa, które rzekomo nie zostało nigdy zakupione. Otóż, proszę Państwa, sprawa jest umorzona. Tym kruszywem było założone 3/4 parkingu pierwszego na ulicy Nadrzecznej. Później były przetargi na wykonanie ulicy Staroradomskiej, gdzie jasno było zapisane, że materiał inwestora zgromadzony na miejscu tu i tu, dokładnie określone, około 1 km od placu budowy. A jest kolejna sprawa, która została umorzona. Także widzimy, że czasami, jeżeli nawet wydaje się, że jest jakiś tam zarzut i mieszkańcy gdzieś donoszą, to mają takie prawo, ale to pokazuje, że trzeba poczekać do końca na wyjaśnienie sprawy, nie oskarżać wójta, nie oskarżać pracowników, nie oskarżać komisji. Też ta, która była komisją badającą kwalifikacje kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, okazało się, że wszystko jest w porządku. Ja jeszcze się odniosę, ale proszę Państwa, już nie chciałbym dzisiaj zabierać dużo czasu, bo tak i muszę sięgnąć do